Drodzy Państwo, zapraszamy chętnych do konkursów. Pierwszy konkurs, korbowód. Jest pan Tomek Sywa Heavy, ten oto młody, wysportowany człowiek, specjalnie ze stylizowaną brodą na dzień dzisiejszy. Za chwilkę Państwu przedstawi szczegóły, o co chodzi w konkursie korbowód. Przypominam, konkurs z nagrodami. Panie Tomku, prosimy o szczegóły. Zapraszamy do konkurencji. Konkurencja nazywa się korbowód. Jak ktoś będzie miał możliwość dotknąć, to zobaczy, o co chodzi. Zapraszamy 3-4 osoby, 5 góra do konkurencji. Naprawdę nic nie będzie bolało. Zapraszamy. Mamy pierwszego uczestnika, panie Tomaszu. Wielkie brawa dla tego młodego człowieka. Zapraszamy jak najbardziej. Proszę o pisanie danych. Zabawa polega na tym, żeby chwycić ten korbowód. Wiadomo, znam system, a to wiadomo, co jest korbowód. Zmienić ruch posuwisko zwrotny na obrotowy. Trzeba chwycić jedną ręką, przeprowadzić tak jak dziecko. Jak dziecko ma zabawkę przez te wybijasy, do końca z powrotem, tak? To jest wszystko na czas. 3, 4. Start. Trzy, cztery, start! Uwaga! Trzy, cztery, start! Trzy, cztery, start! Trzy, cztery, tak! Wyciężam z najniższym czasem pan Mariusz, pan pierwszy, oczywiście pierwszy. Brawa dla pana Mariusza! Brawo, to jest nasz wygrany. Oczywiście zapraszam do nagrody. Panie Mariuszu, nie pan wygląda na spragnionego. Brawa dla pana Mariusza. Brawa dla pana Mariusza, panie Mariuszu. I jeszcze brawa złotowa pamiątkowa z kij. Pan Mariusz, wielkie brawa! Zwycięzca pierwszej konkurencji. Dziękujemy jak najbardziej pozostałym uczestnikom. Zapraszamy do kolejnej konkurencji. Witam wszystkich. Chciałbym podziękować. Przede wszystkim jesteśmy już po trzecim zakończeniu sezonu w pikniku motocyklowym w Kijach. Kasztelani. Tutaj gościliśmy zakończenie sezonu motocyklowego 2021. Oczywiście no, takżeśmy liczyli na tą pogodę i pogoda była, troszeczkę w tej chwili nam pada, ale się udało. Ponad 700 motocykli już żeśmy policzyli w tej chwili na dzień dzisiejszy. Dziękujemy przede wszystkim Kasztelani Kije za gościnę. Dziękujemy wszystkim organizatorom i współorganizatorom, czyli kieleckim klasykom. Z naszej strony Wolna Grupa Motocyklowa. Dziękuję też strzelcom pińczowskim, którzy nas tutaj bronili, ustawiali, pomagali. Dziękujemy wójtowi, który jest gospodarzem tego obiektu. Przede wszystkim co? No, dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w ten projekt. Udało się już po raz trzeci. Dziękuję też przybyłym i myślę, że w przyszłym roku też się spotkamy. Jesteśmy już w tej chwili po zakończeniu parady. Praktycznie no, 90% motocykli wyjechało na paradę, co się rzadko zdarza. Także mieliśmy już ponad 700 motocykli też na paradzie. To jest naprawdę rekord i liczymy na to, że w przyszłym roku je powtórzymy. Dziękuję bardzo. Tam są trzy pompy. Do tego są trzy atrybuty w postaci wentylków. Nie wolno oglądać, jeszcze nie, to jest niespodzianka. Panowie chyba będą wiedzieć, że to oczywiście, że nie trzeba to złożyć. A panie będą wiedzieć, gdzie balony chyba dały.
Prosimy o dopiero. Raz, ej! Dawaj! Nie wiem, czy ja mogę. Nie, udało się, dobra, dziękuję. Panie Mariuszu, pan prosi konkurencję wszystkie normalnie. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Zwycięzców zapraszam tutaj do siebie. Doświadczenie to jest, to jest. Panie Mariuszu i pani, zapraszam tutaj do mnie. Panie Mariuszu, dla pana taki motocykl, to perfumy tutaj, a dla szanownej pani koszuleczka, panotkowa złotowa. Wielkie brawa dla zwycięzców. Dzień dobry, witam Państwa z Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania. Kłaniam się nisko, Piotr Magdziarz. Proszę Państwa, trzecia edycja pikniku motocyklowego KIE 2021, zakończenie sezonu motocyklowego, którą Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania organizuje wraz z Wolną Grupą Motocyklową Ponidzie. Drugi rok z rzędu są również z nami kieleckie klasyki. Proszę Państwa, dzisiaj w Kasztelanie myślę, że dużo dla fanów motoryzacji. Mamy mnóstwo motocykli. Wychodzi na to, że frekwencja zeszłoroczna została pobita. Są z nami kieleckie klasyki. Dużo dobrej muzyki przed nami. Prezentowała się Kasztelańska Orkiestra Koncertowa, drodzy Państwo. Ale oczywiście jest koncert wieczoru, czy koncert Gwiazdy Wieczoru. Będzie z nami Jem Jam, więc usłyszymy z naszej kasztelańskiej sceny wszystkie kultowe utwory legendarnego właśnie dżemu. Drodzy Państwo, są również nasze rodzime stoiska gastronomiczne, które tutaj pozwolę sobie wymienić. Koło gospodyń wiejskich Wola Żydowska Żydówek oraz koło gospodyń wiejskich Kokot prezentuje swoje, że tak powiem, regionalne produkty i wyroby, same pyszności. Jest z nami Komenda Powiatowa Policji, Komenda Wojewódzka Policji. Przygotowany był świetny slalom, narkookulary, więc każdy mógł sprawdzić, drodzy Państwo, co się dzieje pod wpływem różnych substancji psychoaktywnych, jak one negatywnie na nas działają. Myślę, że jest bezpiecznie, pogoda nam sprzyja. Nad naszym bezpieczeństwem oczywiście oprócz wspomnianych jednostek policji czuwają nasi strażacy z OSP KIE oraz z OSP Włoszczowice. Są również z nami strzelcy z Pińczowa, którzy również koordynują tutaj wjazd i wyjazd motocykli. Widzą Państwo, mam na sobie oficjalny gadżet naszej imprezy. Takie koszulki tutaj w trakcie imprezy oczywiście można nabyć. Na pewno nie jest to ostatnia edycja. Impreza będzie się rozwijała, w to wierzę i myślę, że będziemy bili kolejne frekwencje i myślę, że sama formuła imprezy będzie się rozszerzać. Być może w przyszłym roku, bo tutaj już z organizatorami rozmawialiśmy, współorganizatorami, czy przypadkiem nie zrobić imprezy dwudniowej, być może nawet zacząć w sobotę z większą ilością koncertów. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy oczywiście do Kasztelanii. Pozdrawiam. Piotr Magdziarz.